Ministerium Corporate States ogłosiło dzisiaj zupełnie nowy program wizowy. Obywatele pragnący przenieść się w tę stronę będą musieli znaleźć sponsora wśród jednej z zarejestrowanych w WCS firm. Po przepracowaniu 20 lat na terenie Western Corporate States, imigranci otrzymają licencję na zawarcie małżeństwa, prawo do stałego pobytu oraz pozwolenie na jedno dziecko. Północna Europa. Coraz bardziej pogłębia się kryzys humanitarny. Uchodźcy z podtopionych terenów Królestwa Belgii i Holandii znowu próbowali przedostać się do Skandynawii. Szwedzi odpowiedzieli bombardowaniami. W efekcie co najmniej 17 łodzi z imigrantami poszło na dno. Organizacje humanitarne szacują, że życie straciło około 100.